Kuba, ćwierćfinał Ligi Mistrzów, lider Premier League, podstawowy skład reprezentacji Polski. Czy to jest twój najlepszy czas w piłkarskiej karierze? Ciężko tak powiedzieć, ale wydaje mi się, że na pewno teraz ten ostatni miesiąc, dwa były dla mnie super przeżyciem, bo nie dość, że grałem w klubie, to jeszcze z fajnym rezultatem przyjeżdżam na kadrę i no, jesteśmy na tym pierwszym miejscu. Ale wiemy, co nas jeszcze czeka i że ta walka będzie do samego końca. I fajnie, że udało się nam wyjść z ciężkiej sytuacji w Lidze Mistrzów, bo jednak no, przegraliśmy na wyjeździe 1-0, ale u siebie troszkę się uspokoiliśmy i z fajną motywacją wyszliśmy na ten drugi mecz, na ten rewanż i pokarnych, ale przeszliśmy dalej. No właśnie tak spokojnie nie było, bo pokarnych, no ale udało się. Pamiętasz, ile miałeś lat, jak Arsenal grał ostatni raz w ćwierćfinale Ligi Mistrzów? O kurde, nie pamiętam. 10 lat miałeś. 10 lat. 14 lat temu Arsenal grał w ćwierćfinale Ligi Mistrzów po raz ostatni. I chciałem ci jeszcze jedno zdjęcie pokazać. Czy pamiętasz, ile wtedy miałeś lat? No wstałem tak, że jest 5 lat, 6. Coś takiego, no. Pamiętam te stroje, pamiętam. No nie pamiętam tych turniejów, bo ich było strasznie dużo, ale no, z 5-6. Rozgrywki dałeś Malmingi Mistrzostw Europy na boisku w Tychach. Czy ty wtedy, już wtedy marzyłeś właśnie o tym, że może kiedyś Premier League, może kiedyś Liga Mistrzów, może kiedyś reprezentacja Polski? Czy wydaje mi się, że jeszcze w tym czasie no, nie marzyłem o takich rzeczach. Na pewno nie myślałem o tym. Cieszyłem się wtedy tą grą. No. Cieszyłem się bieganiem za piłką, bo to wiadomo, że w wieku 4-5 lat to jeszcze no, nie możesz za bardzo marzyć, ale cieszyć się po prostu wyjściem na boisku i bieganiem za piłką. A teraz jakie masz marzenie piłkarskie, jakbyś miał tak wskazać? Nie mam marzeń, nie myślę o takich rzeczach. No, staram się skupić na tym, co jest teraz, ale no, wiadomo, że chciałbym wygrać Premier League, Ligę Mistrzów i wydaje mi się, że o to będziemy walczyć z drużyną, żeby te marzenia się spełniły. No to ostatnia taka migawka z przeszłości, też dotycząca zdjęcia. Pojawił się mural w twoim rodzinnym mieście. Jakie miałeś uczucia z tym związane, oprócz tego, że no pewnie wielka duma. Zdążyłeś go w ogóle zobaczyć? Nie, właśnie nie zdążyłem go zobaczyć, bo niedawno go zamalowali, a jak go malowali jeszcze, to byłem w Polsce, ale przez ten czas właśnie, co on był, to mnie nie było. Co takiego pamiętasz z dotychczasowej przygody z Arsenalem? Takiego może kluczowego, przełomowego albo bardzo istotnego? Wydaje mi się, że wszystko. Za długo w tym klubie jeszcze nie jestem, żeby mieć tyle wspomnień, ale no, cieszę się tym, co jest teraz, że jednak mogę wychodzić na tak piękny stadion, grać dla tak dużego klubu i no, tylko się mogę cieszyć z tego, że dostaję właśnie te minuty w tym czasie. I że wygrywamy tak mecze, jak wygrywamy. Mikel Arteta powiedział, że troszeczkę ci utrudnili aklimatyzację w zespole, bo grałeś po pierwsze mało, po drugie ustawili cię na lewej stronie defensywy, ale ty zacząłeś regularnie grać w Arsenalu. 8 meczów z rzędu w podstawowym składzie. Co takiego się zmieniło, że nagle zaczęło iść dobrze? Znaczy, na pewno zaczęło się od tego, że kontuzje, czy Timbera, czy Zinchenko, czy Tomiyasu, oni też grali na lewej obronie i przyszła na mnie kolej, więc no, musieli szukać jakichś alternatyw i wydaje mi się, że zrobiłem wszystko, co mogłem i że dałem dobry argument do tego, że też mogę powalczyć o to miejsce. A jak wygląda ta twoja rola na lewej stronie defensywy, bo ty przecież głównie grałeś jako środkowy obrońca, pojawiłeś się na lewym boku, natomiast jeżeli chodzi o to ustawienie Arsenalu, to chyba jest to troszeczkę asymetryczne, jeżeli chodzi o bocznych obrońców, to Ben White ma troszeczkę więcej swobody, mam wrażenie, jeżeli chodzi o grę w ataku. Znaczy, no, na początku w tych pierwszych meczach moich na lewej obronie, to no, miałem ciężkie zadania taktyczne i no, nie do końca mi to pasowało, bo jednak no, ciężko, żebym się dobrze czuł w tym, czego nigdy wcześniej nie robiłem, ale w końcu tak po rozmowach ze sztabem czy ze trenerem też dostałem jakby więcej luzu, więcej tego, w czym ja się będę czuł dobrze i no i ta gra znacznie się poprawiła. A budował cię jakoś Arteta? Przygotowywał do tego, że zagrasz na tej lewej stronie defensywy? Czasami na treningach no, trenowało się na tej lewej obronie, ale
ale no przeważnie ten środek obrony to była ta moja pozycja, w której byłem rezerwowym, ale no, jak przyszedł czas, to zacząłem też trenować na tej lewej obronie, więc coś tam po trochu podłapywałem czy od Żyszczenko, czy od innego zawodnika. No ale to musisz wiedzieć zagrać na każdej pozycji. To najpierw pytanie o ten poprzedni czas, gdy nie grałeś. Co sobie wtedy myślałeś? Było ci bardzo ciężko, czy jednak liczyłeś się z tym, że ta szansa w końcu się pojawi? Czy no liczyłem na to, że w końcu może przyjść taki dzień, taka chwila, że dostanę swoją szansę i że muszę być gotowy w 100%, żeby się pokazać jak najlepszej strony i żeby dostawać tych coraz więcej szans. No a jeżeli nie grałem, to wiadomo, że czekałem cierpliwie na to, czy nawet z ławki wejść. Byłem gotowy. Byłem gotowy na wyjście na boisko i pokazania się z jak najlepszej strony. To teraz przyjemniejsze pytanie, jak teraz jesteś oswojony z tymi pochwałami, które się pojawiają, bo gdy sobie wyszukiwałem artykuły o tobie, no to na przykład Lee Dixon mówi, że absolutnie Kiwior powinien zostać w podstawowym składzie, nawet jeżeli kontuzjowani wrócą. Docierają w ogóle do ciebie takie głosy bardzo pozytywne dotyczące twojej gry? Znaczy na pewno mi się coś tam wyświetla, ale no staram się tego nie czytać. No wiadomo, że moje zdanie, moja ocena no jednak jest jedna z ważniejszych i to, co też w klubie słyszę, to od zawodników czy od trenerów, to staram się brać do siebie, ale znowu nie za bardzo, nie staram się czytać tych wszystkich, staram się właśnie nie czytać tych wszystkich artykułów i mieć taką spokojną głowę. A kto jest twoim największym takim kumplem w Arsenalu, z kim najczęściej przebywasz? Różnie. To jest strasznie różnie, bo staramy się trzymać razem. Gdy jest jakaś sytuacja, to wszyscy siadają jakby przy jednym stoliku i właśnie wszyscy rozmawiają ze sobą. No wiadomo, że każdy ma swoje miejsce, każdy ten, ale gdy się gdzieś coś zwolni, to następna osoba przychodzi, czy dajmy na śniadanie, czy coś i od razu siada obok i każdy rozmawia z każdym. A wracając jeszcze do języka, była taka akcja na profilu w mediach społecznościowych Arsenalu, gdzie tam udzielałeś lekcji języka angielskiego. To był twój pomysł? Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o kulis? To wszystko od nich pomysłem było, więc ja tylko dostałem informację, co mnie czeka. No i musiałem, byłem troszkę zmuszony do tego, żeby coś takiego nagrać, ale no, chyba nie najgorzej się to było. Nie no, lekcja profesjonalna, natomiast czy to nie było też pokłosiem tego, że oglądali konferencję przed meczem z Łotwą, bo muszę o to zapytać, tam nie odpowiedziałeś za bardzo na pytanie łotewskiego dziennikarza po angielsku i czy to była też jakaś szydera w szatni później, jeżeli chodzi o reprezentację Polski? Nie było żadnej szydery, ani to raczej nie było związane z tym. Co takiego w Arsenalu zrobiło na tobie największe wrażenie, jeżeli chodzi o klub? Jak wyglądają na przykład odprawy taktyczne? Czy to jest o wiele wyższy poziom, jeżeli chodzi o intensywność treningów? Wszystko, jeżeli chodzi o treningi, no to wszystko z piłką. Więc to na pewno cieszy, bo jednak inaczej się biega niż bez. Więc może są czasami ciężkie kondycyjnie, ale to znowu cieszy, bo to są wszystko z piłku, małe gierki czy takie rzeczy, no to jest rywalizacja i tu się dużo łatwiej pracuje niż biega bez piłki dookoła boiska. Ale co zrobiło wrażenie? No na pewno ośrodek, stadion, cała atmosfera wokół piłki. I to było, na samym początku no, to było takie duże wow, więc to mnie cieszyło, że to wszystko tak żyje. I że to jest taka atmosfera, czy na stadionie, czy też przyjeżdżając na trening, ile ludzi czeka na zawodników, żeby wziąć autograf, czy nawet powiedzieć jakieś słowo. A jeżeli chodzi o Artetę, no bo grasz w liderze Premier League, w ćwierćfinaliście Ligi Mistrzów. Arteta, no wszyscy wiemy, że to jest postać bez wątpienia charyzmatyczna. Czym cię ujął, albo co cię zaskoczyło, jeżeli chodzi o jego warsztat? Czy jesteś w stanie wskazać taką jedną rzecz? Na pewno
to, jak sobie dobrał wszystkich zawodników i sztab, i wszystko w klubie, i stara się, żeby wszyscy byli jakby ze sobą. Nieważne, czy to jest trener, czy to jest zawodnik, czy to jest ktoś inny. Wszyscy mają rozmawiać, wszyscy mają właśnie żyć bardzo dobrze ze sobą i to mu się udało. I naprawdę jest taka bardzo rodzinna atmosfera w klubie. I też na pewno to ma duży wpływ na to, jak wyglądamy potem na boiskach. A to prawda, że czasem sugerują, żebyś nawet się więcej uśmiechał, żebyś wytwarzał taką pozytywną aurę w zespole? Tak, tak. Też zwracałem na to właśnie uwagę, że jeżeli oni od razu widzą, bo od razu analizują to, jeżeli jak ktoś chodzi smutny, no to się pytają, od razu reagują, że czy coś się stało, czy mogą czymś pomóc i no, sami mi mówili, żebym się więcej tego uśmiechu i więcej takich pozytywnych reakcji okazywał, każdy detal, na każdy detal zwracają uwagę, więc na pewno to było takie duża rzecz, która od razu się rzuciła w oczy. Kuba, ty grałeś w sumie już w 5 krajach i w każdym aklimatyzacja przebiegała bardzo dobrze. W każdym klubie grałeś. Jak to się dzieje? Jak ty to robisz? Czy zastanawiałeś się w ogóle nad tym? No bo to jest jednak sztuka. Odnajdywałeś się w 5 różnych kulturach. Słowacja, Belgia, Włochy, Anglia, no i wcześniej Polska. Nie, no, wydaje mi się, że zaczynałem wszędzie tak samo. Od ławki rezerwowych i no, wszędzie musiałem czekać na swoją szansę i w wcześniejszych klubach, no udawało mi się, że jeżeli już dostałem szansę, no to już ją wykorzystywałem i dostawałem coraz więcej, aż w końcu zostałem podstawowym jakby zawodnikiem. Czekam na to samo tutaj w Arsenalu, ale taka cierpliwość mi się wydaje, że to było właśnie, to była rzecz, która pozwoliła mi dobrze się zaaklimatyzować w danym kraju. No ale w sumie paradoksalnie w reprezentacji szybko się przebiłeś, raczej tam długo nie czekałeś na szansę. Nie wiem, czy pamiętasz, na kanale Łączy Nas Piłka pojawił się taki film, gdzie Robert Lewandowski bardzo cię chwalił, że mówił, że jak cię zobaczył, to widać, że od razu to jest gość, który jest dobry na duże granie. Widziałeś ten filmik? No jakie miałeś z tym związane wrażenia? No bo to nie jest częste, gdy Robert Lewandowski, najlepszy polski piłkarz, kapitan reprezentacji, rzuca takie pochwały, można powiedzieć, w świat. Nie, no na pewno duży uśmiech się pojawił na twarzy, jak to zobaczyłem. No fajnie, bo nie często się spotyka właśnie takie wideo, żeby ktoś taki się wypowiedział na twój temat tak pozytywnie. Ty czujesz się pewniej w reprezentacji czy w Arsenalu? Nie zastanawiałem się nad tym. Jeżeli chodzi o grę na lewej stronie defensywy, bo teraz to jest temat, mam wrażenie, numer jeden, jeżeli chodzi o twoją osobę, na pewno w kontekście reprezentacji Polski. Michał Probierz się musi z tego troszeczkę tłumaczyć. Natomiast chciałbym cię zapytać, bo ty zagrałeś na lewej stronie obrony w meczu przeciwko Albanii. Wygraliśmy 1-0. Jak to wyglądało ze strony Fernando Santosza, że powiedział ci, że tym razem nie zagrasz na środku, tylko bardziej po lewej stronie? Ja mam tak, że gdzie mnie trener postawi, tam wyjdę i staram się zagrać jak najlepiej, ale no też z trenerem jeżeli chodzi o trenera, to też trener do mnie dzwonił, też z nim rozmawiałem. No to powiedziałem trenerowi, że ja się czuję stoperem i że jednak na stoperze się czuję dużo pewniej i więcej takiego luzu mam. Więc może też trener to wziął do siebie i no potem mi było nawet takie, miałem wyrzuty sumienia, że ja z trenerem rozmawiałem, a potem właśnie też doszło do mnie właśnie te niektóre wypowiedzi, że gram w klubie, a czemu tutaj bym nie mógł zagrać. Ale mówisz teraz o Probierzu czy Santosie? O trenerze Probierzu. No a teraz o tych sytuacjach właśnie, że w klubie grałem na lewej, a tutaj nagle no nie zagram jakby na lewej, czy nie mogę grać, tak? Więc no miałem takie same założenie jak w klubie, że no jestem tym lewym obrońcą, ale też jakby mogę sobie schodzić do środka na trójkę, więc no w tym się czuję dobrze. No,
no mogę zagrać na tej lewej obronie, ale jednak w Arsenalu ta lewa obrona była wcześniej dla mnie dużo trudniejsza taktycznie. Była moim zdaniem najgorsza pozycja, że najcięższa. No teraz już jest dużo inaczej. No, wiadomo, że zawsze powiem, że czuję się tym stoperem, nie lewym obrońcą. Dlatego też tak trenerowi powiedziałem i trener przy tym chyba, no nie wiadomo jak to jeszcze wyjdzie, ale zobaczymy. Konkluzja jest taka, że bardziej wychodzi na to, że zagrasz na środku obrony niż na lewej stronie. Nie, no ja tak trenerowi powiedziałem, no zobaczymy. No jeżeli bym miał zagrać na tej lewej obronie, to jasne, no nie ma problemu. Cieszę się, że cieszyłbym się, że mogę być na boisku, tak, i to jest dla mnie najważniejsze. Po prostu no, odpowiedziałem trenerowi tak. Potem miałem takie wyrzuty sumienia, słuchając właśnie w internecie różne wypowiedzi. Robert Lewandowski w ostatniej rozmowie z Mają Strzelczyk na naszej antenie powiedział, że swego czasu kadra miała liderów w każdej formacji. W bramce Wojtek Szczęsny, w obronie Kamil Glik, w środku pomocy Grzegorz Krychowiak, no i Robert Lewandowski. Czy ty zakładasz albo wyobrażasz sobie, że możesz stać się takim naturalnym liderem defensywy w reprezentacji? Na pewno też robię wszystko, żeby jak najwięcej podpowiadać. No, każdy ma jakby swoje oznaczenie tego lidera. Ja staram się być sobą i wiem, że to dużo mi pomaga na boisku, jeżeli ja rozmawiam z zawodnikami, czy też komunikuję, bo wiem wtedy, że żyję właśnie tym meczem i wtedy mi się też gra dużo łatwiej. Więc no ja staram się robić na boisku swoje, a kto jak już co oceni, no to już będzie później. Czyli ten lider nie musi być wcale najgłośniejszy, bo tak zazwyczaj stereotypowo postrzega się rolę lidera, że on będzie krzyczeć, podpowiadać, ale to niekoniecznie jest z tym związane. No nie, no na pewno fajnie by było, gdyby wszyscy zawodnicy żyli właśnie na boisku i żeby cały czas była ta komunikacja, czy też rozmowa, czy też szybkie jakby no podpowiedzenie komuś czemuś, czy klepnięcie nawet kogoś w ramię i no, takie napędzenie kogoś do dalszej jakby dużo, dużo rzeczy się składa i wydaje mi się, że każdy odbiera to trochę inaczej, więc no, ciężko, żeby kogoś nazwać liderem po prostu, bo jest najgłośniejszy. A propos Wojtka Szczęsnego, o którym wspominałem, coś cię czasem podpytuje o Arsenal, którą masz szafkę, albo czy szatnie się zmieniły, czy... Nie. Teraz od razu, wczoraj właśnie jak przyjechałem, to Wojtka spotkałem, to mówi, że wygrajcie. Mówi, że nie może oglądać meczu w Arsenalu, bo się denerwuje, stresuje to, ale właśnie fajnie, że nigdy go właśnie o nic nie podpytałem, ale fajnie, że Wojtek właśnie wczoraj się odezwał, że... Ale co macie wygrać? Liga Mistrzów, czy Premier? Wszystko, najlepiej chyba wszystko. Ja też jestem tego zdania, ale właśnie fajnie, że wczoraj tak wspomniał i mówi, że no wygrajcie. No nie, no ja też Wojtka się nigdy nie pytałem. Wiem, że zawsze sobie idę, zawsze sobie spojrzę na jego zdjęcie, jak wisi w holu. A wspominają tam czasem Wojtka w Arsenalu? Zwłaszcza jak gracie z Arsenalem, z Tottenhamem, bo on tam lubił szpileczki wbijać. Znaczy nie ma takiego, że wspominania czy coś. No wiadomo, że jak z kimś rozmawiam, ale to... No to wiadomo, że Wojtek grał, że jest dużą postacią w Arsenalu i że każdy go bardzo dobrze pamięta. Kuba, jeszcze tak na koniec trochę o reprezentacji. W półtora roku, jeżeli dobrze policzyłem, miałeś 3 selekcjonerów. Czy ty czujesz, że ta reprezentacja powoli staje się stabilna, że to jest już obrany kurs i nic, tylko płynąć cała naprzód? Czy wyczuwasz, że ten sztorm już się uspokoił? No wydaje mi się, że tak, że no teraz widzę, że super atmosfera jest na kadrze, że wszystko wraca właśnie, może nie wraca, ale no wygląda to jakby coraz lepiej i też na pewno dużo lepiej się czujemy, czy też na boisku, czy też właśnie w szatni, czy w hotelu. Więc wydaje mi się, że wszystko idzie w jak najlepszą stronę i mam nadzieję, że dalej będzie to szło tylko do przodu. Mecze reprezentacji to jest kolejna szansa, żeby się wybić, żeby dobrze się zaprezentować. Docierają do ciebie te plotki o zainteresowaniu wielkich klubów? Nie tylko pochwały związane z Arsenalem, ale także no, inne europejskie potęgi też cię gdzieś tam mają na radarze.
Czy no, nic nie jest. Czy no, dociera coś tam do mnie, ale to nic nie jest takiego, że no, to ktoś może zapytać zawsze, ale nie ma żadnych konkretów, no to też o tym staram się nie myśleć. Teraz też dużo inaczej się o tym myśli, jak się gra, a jak się nie gra, więc trochę się u mnie też w głowie wszystko uspokoiło, jeżeli zacząłem grać i te minuty zdobywać na tym boisku, więc ja staram się o tym jak na razie nie myśleć i po prostu skupiam się na tym, co się dzieje w Arsenalu, czy też na kadrze i staram się żyć tym, co jest teraz. Powiedziałeś, że zacząłeś grać, tak zadam takie proste pytanie, ale wziąłeś ślub. Czy też czujesz się pewniej, spokojniej przez to, że już też troszeczkę się ustabilizowało w życiu prywatnym? Na pewno, to też... Już taki spokojniejszy jestem, więc na pewno cieszy, że już mam też trochę za sobą, więc nie czuję się dużo lepiej, tak spokojniej i tak mogę się skupić tylko na piłce i to jest najważniejsze. A oglądasz trochę innej piłki? Tutaj pytanie raczej kierowane z Tychów, bo ty w Ekstraklasie nie zagrałeś, natomiast GKS Tychy jest w czubie pierwszej ligi. Czy ty o tym wiesz, czy ty wiem, oglądasz? Wiem, nie oglądam meczy, bo za bardzo no nie mam też jak ani kiedy, ale interesuję się, wiem na którym miejscu, jak to wygląda. Bardziej ja zawsze, jak mieszkałem jeszcze w Tychach, to więcej chodziłem na mecze hokeja, więc skoro, że właśnie nie trafiłem teraz, że teraz grali na wyjeździe z Unią, bo z chęcią bym poszedł, jakby grali u siebie. Czyli w hokeju też wiesz, że jest jeden do jednego. Też wiem. No to jeszcze jedno pytanie, bo zaczynałem tak o pytania o przeszłość. Czy ty pamiętasz, gdzie byłeś, gdy Polska grała ostatni mecz barażowy ze Szwecją o awans na Mistrzostwa Świata? W domu oglądałem, na pewno. A nie grałeś w młodzieżówce U20? Grałem, ale już zdążyłem wrócić do domu, bo też graliśmy... Nie wiem, chyba o 12, no nie pamiętam godziny, ale graliśmy wcześniej, a zdążyłem właśnie po meczu już wrócić do domu i obejrzeć mecz przed telewizorem. Trochę się pozmieniało, co od tego czasu? No, trochę tak.